Cześć i czołem, z tej strony Amadeusz. Zapraszam na transmisję z gry Strange Horticulture. Jest to moja pierwsza styczność z tą grą. Nie wiem za bardzo, z czym to się je, więc mogą być jakieś problemy z mojej strony z ogarnięciem gry, ale damy radę. Cześć Madman, witaj! Umiesz w to grać? To będziesz mi podpowiadał w takim razie. Zobaczymy. Dobra, jest polski język, to jest najważniejsze. Okej, w razie czego będę prosił ciebie o pomoc. Dobra, wciskamy nową grę, zobaczymy, o co w tym chodzi. Ulice Andermere są wąskie i klaustrofobiczne. W wielu miejscach wyższe piętra budynków pochylają się tak bardzo, że sąsiedzi mogą uścisnąć sobie dłonie lub, co bardziej prawdopodobne, obrzucić się obelgami. Okej. Okay. Sympatycznie. Ty, Madman, przeszedłeś całość? Strange Horticulture to mały sklep ulokowany z dala od głównych ulic. Jest jednak jednym z niewielu pojedynczych budynków w Andermere, co jest bardzo korzystne. Przeszedłem, ale jedno z zakończeń. To tu jest więcej niż jedno zakończenie? O krucza fuks. Jak wiadomo, rośliny potrzebują światła, a w tym miasteczku nie jest o nie łatwo na poziomie parteru. Sklep stał się moją własnością niedawno, po śmierci wuja. Muszę się wiele nauczyć, ale jedno wiem już teraz. Te rzadkie i dziwne rośliny, które zebrał, mają jednak pewne zastosowania. A powiedz, trudna jest ta gra? Czy tak co do zasady można ją w miarę na luzie przejść, czy trzeba się jakoś bardzo wysilać? Dzień pierwszy, piątek. Że zdarzają się miejsca zapisane drobną czcionką. Jeśli trudno ci jej odczytać, przytrzymaj narzędzie Shift, aby powiększyć napisy. Ok. Shift i powiększenie. Co my tu mamy? Mam fragment o nieuchwytnym wędrogrzybie. Przyjdź do biblioteki w Ambleside, a wszystko ci o nim opowiem. Znalazłem też coś ciekawego o złotej dęczy. Simon. Ciemiernika za uchem w moim imieniu. To jest rozumiem ciemiernik, tak? Uj, jaki fajny. Bo chyba mruczy. Dobra. O, to ciekawe. Jak tu wygląda kwestia upływu czasu? Czy czas upływa stale, czy to jest zależy dopiero jak coś zrobimy? Czy mogę na przykład teraz... tutaj się sprawdza, jakie roślinki mamy. Czasem się nie przejmuj. Dobra, okej. Okay. Gładkie, woskowe liście. Okej. Okay. Rosnący strach. Dobra. Kwiaty składają się z wielu drobnych niebieskich... Aha, obsłużenie klienci się tylko liczą. O, to mi się podoba. Mam chęć eksploracji. Nie ma czasu ani ochoty. Okej, okay, konewka. Nie mam konewki. O, mogę to wypuszczać, ale fajnie. Dobra, dzień pierwszy, piątek. Co my tu jeszcze mamy do sprawdzenia? O, dynia. Dynię też mogę podejrzeć? Nie mogę. Dobra. Lecę sobie podzielić roślinki na zwykłe grzyby i włącz w opcję, żeby cię automatycznie je labelowało. Okej. Okay. Faktycznie była taka opcja, jak na szybkości wcześniej włączyłem grę, żeby ustawić ją pod streama. Tak, czyli automatyczne etykietowanie. To włączamy. Rozumiem, że klikamy... O, cześć Lucyfer, witaj. Jak tam dziony? I rozumiem, klikamy tutaj w dzwoneczek. Victoria Gray. Dzień dobry, pani. Miałam ten sklep setki razy... Miałam ten sklep setki razy, lecz dopiero teraz zdecydowałam się zajść. Co za świetny sposób na spędzenie dnia w otoczeniu roślin. A jak? Przychodzę, bo mam pewną nietypową prośbę.
W nocy słyszę szepty, które są zbyt ciche, by rozróżnić słowa. Dobiegają z piętra nad mną, a tam nikt nie mieszka. Czuję fuks. Pani ma chyba jakąś schizofrenię. Pomieszczenia są puste. Żera mnie ciekawość. Muszę zrozumieć, co mówią rośliny. Mak świętego Jana. Byłeś już na dwóch cmentarzach? O kurde. Szybko. Ja dopiero chyba będę robił w przyszłym tygodniu, albo... W ogóle za dwa tygodnie chyba będę robił grobnik, muszę przyznać, jakoś tak nie wyszło w tym tygodniu. Co ja mam teraz zrobić? Mak świętego Jana. Jak ja mam sprawdzić mak świętego Jana? Co to jest? Wyciągnij sobie książkę. Dobra. Mak świętego Jana. Okej. Okay. Shift powiększenie. Ale fajne. Dobra. Kwiaty o bardzo żywej barwie można zaparzyć, a wywar znacząco poprawi słuch pijącego sobie. Kwiaty są jasno-czerwone i mają żółty środek. Dobra, jasno-czerwone kwiaty, żółty... O! To jest chyba to, tak? I teraz musimy dać tej pani... Tak, użyj roślinę. Jest! I pierwszy achievek wpadł. Początki, obsłuż pierwszego klienta. Dobra. I rozumiem, klikamy zbierz, tak? Zapis księdza. I dostajemy informacje o innych... Dobry wieczór, Sliders. Rozumiem, że jak okej. Okay. Fajne. 13 razy pogłaskać kota też oczywek? No to zaraz się zrobi. Rozumiem, że jak rozpoznamy jakąś roślinę, to dostajemy info o innej roślinie, tak? Nice, nice. Okej, okay, dobra. Czyli mak świętego Jana ogarnięty. Co my tu mamy jeszcze? I też jest jakaś książka, tak? A nie, to jest mapa. O kurde! Coś tu się wydarzyło. Jak masz 50 piw, to już najwyższy czas, żeby zacząć. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Przejdź do Ambleside. Okej, okay, wiem, gdzie jest Ambleside, ale to rozumiem, że na razie nie będziemy szli do Ambleside, bo jest za wcześnie jeszcze, tak? Z drugiej strony mamy chęć eksploracji na maksa. Iść tam już? Dobra, to będę szedł, dobra. Może masz rację. A, etykiety? Etykiety? Co to są etykiety? Tak, kliknąć na mapie? Dobra, to Ambleside, dobra. Dlaczego mi się teraz nie od... Dobra, jestem głupi, przepraszam. Chęć eksploracji. I klikamy Ambleside. Aha! Okej, okay, tak to działa. Biblioteka w Ambleside jest jednym z moich ulubionych miejsc. Bibliotekarka Simone, to ona zostawiła nam wiadomość, jest zawsze pomocny przecisk. Dzieli też moją pasję do niecodziennych roślin. Dziś uśmiecha się od ucha do ucha i nie może się doczekać, aby pokazać mi swoje znalezisko. Nie żałuj głupich, żałuj mądrych. Co? Napis w księdze, zbierz. Okej. Okay. Okej, okay, czyli rozumiem, że... Dobra. Na razie jeszcze niewiele rzeczy rozumiem, ale... Tak. Spokojnie. To co to jest? Co to jest? A jak zdrowie w porządku, wiesz, to trochę mnie cały czas trzyma... To zaptaszkowane można wrzucić gdzieś w archiwum. Okej, okay, zaptaszkowane wrzucić w archiwum. Listy, a, dobra. Jak zdrowie, trochę mnie jeszcze trzyma przeziębienie, ale przeziębienie ogólnie tak życiowo trzyma. Cały czas, nie wiem, może jakiś długi COVID lub coś. Bo mnie masakrycznie cały czas coś łapie, w sensie albo katar, albo gardło mnie boli. Tu jest jeszcze jakaś notatka. Niebezpieczna roślina. Rośnie rzadko na wzgórzach na północny wschód od Backbarrow. To tajemnica. Backbarrow. Północny wschód. Dobra. A, archiwum. Tu jest archiwum. Boże, jestem głupi. Dobra. Backbarrow. Dobra. Muszę... Przepraszam, że tak na razie chaotycznie gram, ale dopiero się uczę tej gry. O. David Schaffer do nas przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż za okropnie paskudna pogoda. Zgadzam się. Pewnie dobre dla roślin, a tego to nie wiem. Mam dla ciebie list. Oczywiście, że bierzemy list.
Już se poszedł. Dobra, powłaszczmy kota. Okej. Co tutaj mamy za informacje? Gosforth? To okropne miasto. To tutaj mnie pobili i obrabowali i zostawili na ulicy na pewną śmierć. Po wielu dniach uratował mnie uprzejmy nieznajomy. Pojawił się, gdy sparaliżował mnie lęk przed złem przenikającym serce każdej istoty w tym przeklętym miejscu. Grupa podróżnych wyleczyła mnie w lesie na południu od miasta. Siadywałem na północno-wschodnim krańcu lasu i zalewałem się łzami na widok jasnego kwiatu. Przypomniał mi, że jest jeszcze piękno na tym świecie. Niebawem wrócę do Undermere. Okej. Gosford. Czy pewnie trzeba będzie się tam wybrać. A jak tam w ogóle u was dzionek? Jak wam tydzień mija? Grobing był robiony? Już będzie robiony. Marno mówił, że już był na dwóch cmentarzach. Ja dopiero pewnie w przyszły weekend lub jeszcze za przyszły, bo jutro się nie wyrobię. Muszę się nauczyć, jak kurczę pijać. No a to widzę, że nieźle ci ten grobing idzie. No tak jak mówię, to będzie chyba pierwszy rok, w którym nie będę na takim typowym grobingu. Masz rację, tu jest, dobra. Nie powinno mnie tu być. Mrok wisi nad tym miastem, jak topór kata. Czuję w piersi narastający strach. Okej. O! Chyba źle kliknąłem. A! Racja, źle to kliknąłem, bo tutaj była mowa o południe miasta. Północno-wschodni krańc lasu. Demet, schraniłem. Poszedłem do miasta. Niedobrze. Rozczuję narastający potężny strach. Nie mogę pozwolić na to, aby ze mną nade mną zapanował. O, tutaj. Pan Gilbert Ames. Co o pana słychać? Coś zaniepokoiło te czarownice z lasu. Nie przepuszczają nikogo. Musiałem jechać naokoło, aż przez Begberon. Te siostry zawsze wydawały mi się podejrzane. No nic, jestem na miejscu i mam penet z południa do wymiany na nieco cytrynowego lalusia. Cytrynowego lalusia? Średni to zysk, biorąc pod uwagę te wszystkie mile, które musiałem przemieć. Cytrynowy lalus. Okej. Okay. Drogi panie, cytrynowy lalus. Cytrynowy lalus. To chyba sobie odłożę, bo ta mapa nie jest potrzebna. Cytrynowy lalus. Nazwa wzięła się od jego spiralnych liści, według wielu przypominających obraną skórkę pomarańcz. Oprócz innych medycznych zastosowań, kwiaty cytrynowego lalusia są najczęściej stosowane na leczenie chorób śmierci. Chorób śmierci, kuźwa, co ja czytam. Chorób serca. kurde. Cytrynowy lalus. Cytrynowy lalus. Dzień dobry, Enna Kota, co u ciebie słychać? Cytrynowy lalus. Ja po chorobie śmierci. Zapraszam. Cytrynowy lalus. Jeszcze raz. Nieźle. Nie rozumiem tego. Nazwa wzięła się od tego spiralnych liści. Jakie to są spiralne liście? O! Może to jest to? Jak się roznosi? Drogą płciową. Choroba śmierci. No. Jenna Haluprana. Witaj. Co to są spiralne liście? Ja nie wiem, co to... Nie mam pojęcia o kształtach. Zapach jest... ale dobre. Masz rację, Madna, dziękuję. Zapach jest lekko odrzucający, ale nieintensywny. Nic mi nie mówi, ale wygląda podobnie do tego na obrazku. Zobaczmy, czy mamy coś jeszcze, bo zaraz ten typ się pewnie zdenerwuje. A może to? Słuchajcie, może to? Pachnie właściwie niczym szczególnym. Może to? Zapach jest wyrazisty, bulba jest lekko żółtawa. Czekam na tego kota z tytułu. Kot jest tutaj, gdzieś leży. Trzeba będzie go pogłaskać zaraz. Pierwsze?
Czekaj. No tak mi się wydaje. O Jezu, coś przestawiłem. Ale może jeszcze to, zobaczmy. Niebieskie kwiaty, lekko. Znaczy nie mam nic o zapachu. Tak, tu jest taki ciemny kod. Dobra. Jest, dobrze. Pierwszy strzał najlepszy. Dobra, zbierzmy. Pozyskano nową roślinkę. Zobaczmy ją. Dobra, to możemy zamknąć. I tu jest czarny kot. O, tutaj sobie leży, można go pogłaskać. Powinien mruczeć, ale nie wiem, czy słychać to jego pomrukiwanie. Chyba nie słychać za bardzo. Tak, jest bardzo fajny. Śmiesznie się nazywa, nie pamiętam jak dokładnie, ale ciernięcnik jakoś tak. Więc jest słodziakiem. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Masz czarnego kota? Ja kiedyś miałem czarnego kota, a niestety źle skończył. Teraz mam czarno-białego. Wisła gdzieś się schowała. Ale tak, i ona jest raczej nie czarno-biała, tylko biało-czarna. Przewaga białego z czarnymi łatami. I grupa podróżnych wyleczyła mnie w lesie na południe miasta. Na południe miasta. Może to. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia w sklepie. Fajne. Niedobrze, ale przynajmniej nie oberwałem. Dobra. Lecimy dalej. A teraz mamy panią Faye Swift. Moje sny stają się coraz bardziej wyraziste. Stanęła przede mnie kobieta z twarzą zakrytą maską. Obok niej była przerażająca, mroczna, goścista postać. Nie, Madman, na razie spróbuję jeszcze sobie to ogarnąć, w razie czego będę cię pytał, jak już totalny utknę. Puchliwa głowa tego stworzenia obserwowała otoczenie, choć nie miała ona wyraźnie zrysowanej twarzy, mój wzrok wyłapał coś na kształt jej wyrazu. Istota ta zdawała się śmiać. Nie był to jednak radosny śmiech dziecka, a raczej ten chory, przerażający śmiech, który mrozi krew w żyłach. Od paru tygodni jest coraz gorzej. Potrzebuję snu. Snokot leśny. Okej. Okay. Na tym świstku jest też coś do znalezienia, to zaraz przejrzę, jeszcze posprawdzę. Ale znajdziemy ten snokot leśny dla tej pani. Tak, bardzo jest urocza ta grafika w tej grze, bardzo mi się podoba, jest taka cozy. Ulwa tej rośliny ma mocny zapach. O, zapach, to będzie ważne. Silne właściwości usypiające, przez co jest popularnym składnikiem wyborów nasennych. Snokost kwitnie w pęczkach złożonych z pięknych, okrągłych, ciemno-niebieskich kwiatków. O, dziękuję, Snyders. Ciemno-niebieskie kwiatki. Zapach jest wyrazisty, ale nie nieprzyjemny. O, dziękuję. Da się troszkę przyciszyć deszcz? Jasne. Sekundkę, bo to już trochę przyciszałem. O. Dobra, powinno być lepiej. Smokost leśny. To jest najbardziej ciemno-niebieski kwiat, jaki mam. Chyba, że to... No chyba tamto pierwszy. Chyba, że to jeszcze. Lekkie eteryczne... Nie, no to jest chyba najlepsza opcja. Zapach jest wyrazisty. Wydaje mi się, że to może o to chodzić. Chociaż obrazek jest taki... Taki inny. No ale dobra, trafiliśmy, na razie idzie dobrze. To będzie to. I dowiedzieliśmy się o masłolinie. Madman, bardzo dobra decyzja. Bardzo dobra, polecam. Przestrzeń półotwarta, pół zamknięta.
Może tak być. Dobra. Spróbujmy odnaleźć tą roślinkę. Siadywałem na północno-wschodnim krańcu lasu. Na północno-wschodnim skraju lasu. To tutaj będzie. Północno-wschodni, przepraszam, północ jest na górze. To tutaj będzie północno-wschodni, nie? Wschód jest po prawej stronie, a północ na górze, nie? To jest zachód. Nie, no to jest wschód. No co ty gadasz? Nie? Co mnie kręcisz? Ale północno-wschodni kraniec lasu, pod miejscowością Gosford. Bo my musimy patrzeć od miejscowości Gosford, tak? Idziemy na południe, tutaj jest las i północno-wschodni kawałek lasu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze raz przeczytajmy, bo ja jestem trochę ułomny, jak wiecie, więc... Jezus Maria, kiknąłem coś... Kiknąłem coś... Dobrze. Muszę się powstrzymywać z głupim klikaniem. Dobra, jeszcze się nie uda. To będzie trudne. Nie graj w tego Dead Space'a. Spokojnie, Dead Space też kiedyś będzie ograny. Damy radę. Dawaj w horrora. Czy masz wędrogrzyb? Zawsze kojarzy mi się zaraz. Jak mu było na imię? Ten wynalazca samotny. Wędrowiec. W każdym razie poproszę o wędrogrzyb, jeśli masz. Czy mam wędrogrzyba? Tak, na pewno będę się dał. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dobrze. Nazwa wzięła się stąd, że ten grzyb... Masz pobrane nawet klipy. Dobrze. O, obrana nad jakim horrorem myślisz? Wędrogrzyb. Nazwa wzięła się stąd, że ten grzyb może się powoli przemieszczać. Pod osłoną... Co? Przemieszczać pod osłoną mroku? Grzyb? Przemieszczać? Co? Wow. Nieźle. W ciągu jednej nocy potrafi pokonać kilkumetrowe odległości. Ta gra to sequel tej gry z łowieniem ryb. Jest w podobnym klimacie, muszę ci powiedzieć. Tak. Dobra, grzyb. Blaszki pod kapeluszem tworzą piękne, płynne linie. Dobra, zobaczmy to. Do siostry czy na czerwone brodawki? Czerwone brodawki. Tam nic nie ma o czerwonych brodawkach. O kurde, mam dwa grzyby tylko do wyboru. Trudny wybór. Nazwa się wzięła. Przemieszczać, dobra. Blaszki pod kapeluszem. Ale to chyba nie mogę podejrzeć. Nie mogę podejrzeć tego, co jest od spodniej strony, niestety. Ma silny zapach skwaśnałego mleka. I gdyby było coś o zapachu, to byłoby też tutaj opisane. W sumie smutna jest ta muzyka. Wydaje mi się, że ta muzyka jest bardzo taka jesienna. Bym powiedział. Wędrogrzyb. Trafiony, zatopiony. Klimatyczna. O! To jest też dobre określenie. Dobra. Ostatnie podejście do tego Gosford. Tu! Las mnie uspokaja. Ucieczka na łono natury z dala od stęchlizny i hałasu Andermere z pewnością zrobi mi dobrze. Szybko zauważam jasny kwiat rosnący między drzewami. Jest! Udało się! Mamy kwiatek. Pozyskano nową roślinę. Czyli możemy to już wrzucić do archiwum. Teraz jest problem. Muszę zacząć w końcu robić porządki tutaj. Okej, grzyby tutaj sobie zdamy z lewej. Odkryte i nieodkryte.
Roślinki sobie przestawimy częściowo tutaj. Te odkryte roślinki damy tutaj. O, coś jest. Zobaczcie. Znalazłem coś. Co to jest? Też mogę? Nie, tego nie mogę podejrzeć. Jak się podlewa kwiatki w tej grze? O. O, jakie to jest słodkie. Można podlewać kwiatki. O, w sumie dobra przypominajka, że też powinienem podlać kwiatki u siebie w domu. I zdechną. Wy podlewacie często kwiatki? Czy tak jak ja nie pamiętacie o tym? Jezu, nie róbcie takiej rzeczy, nie wrzucajcie tyle rzeczy na te dziwne kanały plus 18. O, coś się stało, coś zrobiłem. Podlewam kiedy trzeba, bardzo dobrze. Ja mam jakieś dwa kwiatki, ale nie wiem co to są za kwiatki. Ale jeszcze żyją, o dziwosz. Aha. Czy mam jeszcze jakiś kwiatek z etykietą? Chyba nie bardzo. Ale konewkę sobie ustawimy tak... Może tutaj? O. Dobra. Moja babcia jest fanatyczką florystyki. Dlaczego chcesz wąchać kwiatki od spodu? Nie ma co. Czekajcie, musimy jakoś te kwiatki koło siebie ustawić, bo to jest burdel. Nie chcemy mieć burdelu w domu, nie? Kto by chciał mieć burdel w domu? Burdel w domu to nie są dobre rzeczy. Dobra. Nikt nie chce kupić kwiatków? O. Dobra, jest porządek na półce. Mamy bardzo dużo kwiatków, których nie ogarniamy. Pogłaszczamy sobie kota. O, ty mały potworcie. Dobra. Potion Craft. Wydaje mi się, że to może być podobny tytuł. Wydaje mi się, że to może być podobny tytuł. W Potion Crafta nie grałem, ale podobno też fajne. Zakończ dzień. Zobaczymy, co się dzieje na koniec dnia. Witaj z powrotem, Madmanie. Czy już z piwkiem wróciłeś? Co to jest? Zaczęło się w momencie, gdy znalazła pewien przedmiot. Coś, czego nie miała nigdy znaleźć. Księgę wciśniętą w zapomniany kąt biblioteki Ambleside. Dlaczego jest zjebana? W sensie, czemu ta wersja jest zjebana na Game Passie? Wierzcha trzecia rzeka. Dobra. Dzień drugi, sobota. O. Mnie zastanawia jeszcze, co to jest ta karta z kolei. Bo tego kompletnie nie wiem, co to jest. Wierzcha trzecia rzeka. O, no to nie fajnie faktycznie. Okej, okay, czyli dzwonka nie wyrzucać. Dobra. Trzecia rzeka. Popatrzmy sobie, czy gdzieś jest. Trzecia rzeka. No, szukał po prostu rzeki o podobnym, która ma podobny kształt. No tak, liczymy od której strony? Od lewej? No to tutaj jest jakaś rzeka Kent, ale ona nie ma podobnego wyglądu. Czy można obracać? Chyba nie.
Chyba nie ma takiej opcji. Jak klikam, to nic się nie dzieje. Dobra, tu żadna z tych rzek nie ma takiego zawiasa. Kurde. Tu jest jakiś zawias, ale to chyba jest nie w tę stronę. My chyba nie możemy dalej zjechać tą mapą, nie? To jest chyba maksymalnie, jak na dole jesteśmy, nie? To zobaczmy. Może otworzymy. Tak, to jest cała mapa. Sekundkę. Mapa jest cała. Zrobimy jeszcze inaczej. Zrobimy w ten sposób. Zrobimy w ten sposób. O, dobra. Nie, wsad ani strzałki też nie działają. Dobra, tu nie ma żadnej rzeczki, dobra. Nie, też kółko nie działa. No, tu też mogę używać shifta, okej. Musi być jakiś taki zawias. Nie widzę tego zawiasu. I tutaj jest jakaś wysepka. Może szukać... O, zobaczcie, tutaj jest wysepka. Tu jest wysepka. Czy to może być to? Nie ma takiego zawiasu. Jest wysepka, tu jest wysepka, widzicie, tu trzecia rzeka, tak? I to by się zgadzało, bo to jest pierwsza rzeka tutaj, taka średniej wielkości, tutaj jest druga malutka i trzecia rzeka. Miałoby to sens, miałoby to sens. Ja bym zaryzykował i poszedł tutaj. Dlaczego tu jestem? Aha, chyba muszę kliknąć w... A w ten sposób. O, Madman, to mądry jesteś. Kuźwa, ja jak zwykle się pośpieszyłem. Och, masz rację. Aj, dobra, dzięki. To teraz będę wiedział. Jak znowu mnie znajdzie chęć eksploracji, to już będę wiedział, o co chodzi. Dziękuję. Tak? O, ale dobra, przyjmijmy jakiegoś klienta, bo tam... Poeksplorujemy sobie za chwilkę. Przyjmijmy klienta. Isidor Barbridge. Podaj mi próbkę rośliny o nazwie Apis demissus. I pośpiesz się, ten cholerny kot wywołuje mnie alergię. Co za niemiły typ, niech spierdala. W takim sklepie nie powinno być zwierząt. Spadaj. Nie lubię typa. Apis demissus. Jak ma alergię, to niech se idzie do innego sklepu. Ja go nie otrułem, już widzę, że błąd. Jak będzie można go otruć, to go otruję. Apis demissus, tak? Roślina o właściwościach leczniczych przyrządzana pomaga w problemach trawiennych. Należy zachować ostrożność, ponieważ szorstkie liście mogą wywołać podrażnienie. No widzisz? Udało się. Cześć, biały wilczur. Nie, ciebie nie, ty lubisz koty. To tylko ci ludzie, którzy nie lubią kotów, zasługują na otrucie. Dobra, trawiokorzeń. Szukamy trawiokorzenia. Roślina właściwie należy, ponieważ szorstkie liście. O, szorstkie liście. O, to może będzie to. Prana, wyślę do ciebie Wisłę. Przyjemny zapach. To polubisz koty. Należy zachować ostrożność. Szorstkie liście. Szorstkie liście.
sekundę, no ten wygląda najbardziej, jest najbardziej podobny, chociaż nie. Sekundkę. Nie jest podobny. Ale ten nie ma takiego czegoś wychodzącego tutaj z kwiata. Jestem beznadziejny, jeżeli chodzi o kwiaty. Może ten? Liście są chropowate w dotyku. Chropawe znaczy się. Chropawe? Tak, to będzie to. Proszę. Jestem... Nie, jednak jestem dobry. Jestem dobry w te klocki jednak. Dobra, jedno, że sobie przesuwamy tutaj ten kwiatek. Dobra, i w końcu może uda nam się ogarnąć tą zagadkę. Wiersz H. Wiersz H jest tutaj. Czy ja coś źle kliknąłem? Znowu za szybko coś klikam. Jeszcze raz. Czy ja... Aha, to są dwa wiersze. Ach, za którymś razem się uda. Do pięciu razy sztuka. Tak się mówi. O, pan listonosz. Dzień dobry, panie listonoszu. Nie, nie, to jest dobra rzeka. Mówię ci, to jest dobra rzeka. Jestem pewny, że to ta rzeka. W Harknot znajduje się stara kopalnia łupku. Rosną tam ciekawe gatunki grzybów. Nigdy takich nie widziałem. Znalazłem sobie niszę w wilgotnych i ciemnych tunelach po kolejce. Myślałem, że może to cię zainteresuje. Harknot. No to dobra, tego Harknota też możemy załatwić od razu. Harknot. Kopalnia Harknot. Ale nie, zaraz. Najpierw skończymy to. Wiersz H. To jest to, jak kliknąłem to, ale tutaj jest O. Bo są... To jest to i to. Dobra, może klikniemy to drugie. Chyba, że to jest jeszcze ta rzeka dalej, że chodzi o tę rzekę. Uda mi się to rozwiązać. Uda mi się tę zagadkę kiedyś rozwiązać. Będziemy grali. Dzisiejszy stream będzie trwał, dopóki nie rozwiążę tej zagadki. Czyli nigdy się nie skończy. Drugie jest być może strumykiem. 24 na stream, tak. Dobra. Czekajcie, pogłaszczę kota. Jezu, jaki piękny. Ojej, dobra, przyjmijmy jakiegoś klienta. A potem nagłówki w gazetach jest numer zadowolenia. Wilku, to mi nie grozi, ale powiem, już przygotowałem sobie dwa piwa. Jedno już jestem w trakcie, a drugie tutaj stoi tuż obok, jak skończę pierwsze. To jutro o 20 się odpala, jak skończysz, okej. To trochę poczekamy, idę po zegarek i adrenalinę. Jak to alkohol dwa dnia? To nieprawda, to jest jakieś oszustwo. Ruben Ward. Udają się do lasu Grisdale, by zbadać podejrzenie morderstwa. Co? Nie powiem, że nie mogę się doczekać. Siostry są bardzo tajemnicze i niechętnie ze mną rozmawiają. Ich przełożona, Arda, czy jakkolwiek ona się nazywa, nie żyje. Tak jest ich przełożoną. Intuicja podpowiada, że coś za tym się kryje. Pomyślałem, że pewnie masz lisi guzik, który może mi pomóc je do siebie przekonać. Lisi... Tak, po piwku trzeba drugie, a po drugim trzecie. To jest oczywista oczywistość. Madma ma 200% racji. Lisi guzik. Ofiarowanie lisiego guzika nieznajomej osobie jest przez niektórych uważane za gest przyjaźni. Grube, lśniące liście rosną w przeciwległych parach wzdłuż łodygi. No to będzie to. Poczekajcie. Zobaczmy, czy jest coś lepszego, ale wydaje mi się... Jest to jednak. Pachnie właściwie niczym szczególnym. W parach. Te chyba nie rosną w parach, one chyba... Tak. Chociaż nie, no też rosną w parach.
Ale te mają chyba bardziej zbliżony kształt. A, Boże, no tu i tak nic więcej nie mam. Dobra, to wydaje mi się, że... A może to? Małe liście, delikatne kwiaty. Nie, wydaje mi się, że to jest to. To jest to. A nie, proszę. Idealnie. Jestem roślinomistrzem. Dobra. I ostatnie podejście. Spoko. Dziękuję, Uprana, że wpadłaś. Miłego wieczoru zatem. Mam nadzieję, że widzimy się jutro na streamie u ciebie. H. Dobra, wiersz H i trzecia rzeka. Masz rację, Madman. Miałeś rację. W rzece leży martwy jeleń. Jego pożółkła kość wystaje z matowego zadu i resztek zgniłego mięsa. Śmiertelnego organizmu to życie dla wielu innych. A my zbieramy roślinkę. Tak, u pana też streamuje. Wszyscy streamują. Jest ten taki komunistyczny kolektyw. Wszyscy streamują. Wszystkie streamy są nasze. Czemu ten grzyb mi się przestawił? A, bo on się porusza! Właśnie, ej, to jest ten poruszający się grzyb. Widzieliście, on się poruszył. Ale jasno. Ja go tutaj przecież ustawiłem. Pamiętam to. I on się poruszył. Jasno. Dobra, głaszczamy kota. Kotu pogłaskany. Do wyjazdu, a gdzie wyjeżdżasz? W archiwum czegoś, co tam nie powinno być? Nie, wydaje mi się, że wszystko jest. To jest załatwione i to jest załatwione. Wszystko się zgadza. Na groby, ale wracasz z grobów. Bo tutaj jest jeszcze jakiś list, ale... A, to możemy w sobie go sobie zostawić. Tutaj ten list też możemy zostawić. I przyjmijmy panią Victoria Gray. Jak ptaszek jest, to jest załatwione, to prawda. Ostatniej nocy udało mi się zrozumieć te szepty. Mak świętego Jana pomógł. Pewne medium używa tego pomieszczenia. Nielegalnie, dodam. I urządza północy seansy dla naiwnych żałobników. Jak znajdę kwaterę, to zastanę i nie... zastanę i nie wrócę. No, nie no, te, podobno te kwatery to też nie są już takie tanie teraz. Szukamy Arlekina. Gdy obfite i niebieskie kwiaty tej rośliny więdną wypuszczają nasiona z puchem kielichowym, co pomaga w rozsiewaniu ich przez wiatr. Wysuszone i utwardzone łodygi można palić jako kadzidełko, gdy płoną, wydają wysokie dźwięki przypominające wrzask. Wszechnie uważa się, że to dusze zmarłych uwięzione w roślinie. Gdy obfite i niebieskie. Dobra. Kwiaty. To jest obfity niebieski, nie? Pojedynczy kwiat o słodkim zapachu. Czy to jest coś o zapachu? To jest jeszcze niebieskie. Kurde, nie wiem. A może to? Powiem szczerze, nie wiem. No chyba, że to jest... Przyjemnie pachną. A co się dzieje, jak... Jak źle się doradzi. Te, no właśnie, te kwiaty składają się z wielu drobnych, niebieskich kwiatków. Przyjemnie pachną.
Niebieskie kwiaty, obfite. Restart dnia całego, o kurde. Wysuszone i utwardzone łodygi. A to? Wiele drobnych, czy wiele to jest to samo co obfite. Zrób, powiedzmy, że tak. Uuu! O nie. Niedobrze. Niedobrze. To nie było to. O kurde, utknąłem na tym. No dobra, to jeszcze raz. Gdy obfite niebieskie kwiaty tej rośliny wienną wypuszczałem na bla bla bla. Wysuszone i utwardzone łodygi. No może palce mnie bolą od pracy z tą rośliną, to może chodzi o te utwardzone łodygi. Nadgód. Sztywne. A to sztywne to tu jest. Co to jest? Muszę pogłaskać kota. Kurde, mam zagwozdkę. A może być tak, że ja nie mam tego kwiata? Niebezpieczna roślina. Rośnie rzadko na wzgórzach na północny wschód od Backbarrow. Tajemnica, może... Jak jest w księdze, to mam. Okej, okay, dobra. No ja dałem to i to, tak? Niebieskie, no dobra, to jest ostatnia próba. No właśnie, tak, to był ten. Okej, okay. Kurde, będzie trudno. Niebieskie kwiaty kolce, tak, jak scena ze Shreka, dokładnie. Fuck, niedobrze. Hard not. Sprawdźmy tą kopalnię. Hard not. Kopalnia w hard not. Żelazna brama, która zarcewiała przez lata bezczynności, odgradza wejście do tunelu kolejki. Może i jest zarcewiała, ale ani drgnie. Zamknięte. To nie mogę tutaj wiele zdziałać w takim razie. Dobra. Północny wschód of the Backbarrow. Jeszcze zobaczmy to. Gdzie to może być? Północny wschód od Backbarrow. Okej, okay, tutaj jest Backbarrow, to tam będziemy celować. Dobra, przyjmijmy kolejnego klienta. Bethany Coleman. Być może dotarły do ciebie pogłoski, że Arda nie żyje. Niech Arduina da spokój jej duszy. Jej śmierć była niecodzienna. Siostry rzadko szukają pomocy z zewnątrz, ale w tym wypadku mamy zbyt małą wiedzę. Okej, okay, jeśli pokażesz moją siostrą ten list, pozwolą ci wejść do lasu. Okej. Okay. Musimy mieć pewność, że dochowasz tajemnicy, więc użyj tchnienia Marii w celu złożenia nam przysięgi. Co? Szerokie, woskowate liście pozwalają tej roślinie na gromadzenie potrzebnych jej dużych ilości wody. Uważa się, że przy użyciu tchnienia Marii można zobowiązać kogoś do dyskrecji. Roślina ta rosła niegdyś w królewskich ogrodach, aby władcy mogli pewnić się co do wierności swoich powierników. Ale ta metoda z czasem straciła swoich zwolenników. Shit.
Szerokie liście, mówicie. Mam tylko jedną próbę. Dobra. Gładkie, woskowate liście. Okej, okay, to chyba nie to. To. Żylaste liście mają woskowatą warstwę. No to obawiam się, że tutaj polegniemy. Właśnie nie ma punktów kontrolnych. To jest codziennie chyba punkt kontrolny. Będzie powrót do początku dnia. No wydaje mi się, że to będzie albo to. Woskowate, gładkie. Albo będzie to to. Szerokie, woskowate liście. Żelaste liście mają woskowatą warstwę. Ja bym poszedł z tym, bo tutaj jest jakieś takie pomarszczenie i tutaj też jest pomarszczenie. Więc ryzyk fizyk. O nie! O! Niedobrze. Czuję dreszcze. Mój umysł nie dał rady. Damn! Pierwsza porażka. Ach, trzeba się napić. To jest element ASMR. Układaj? Ja mam to układać? Ale mi opadł. O Jezu, nie umiem takich rzeczy. Łocie pierunie, przecież ja tego nie złożę. Przecież to kurma nie ma szans. Chociaż poczekajcie, coś tam? Kurma. Łatwe. No Jezus Maria, nie no, żeby układanki robili. O, jest to? Dobra. A ta układanka coś nam da? Czy to jest po prostu tak na zasadzie, żeby była po prostu? To trudne jest. To jest trudne. Ale coś się tutaj tworzy. Poczekajcie. Damy radę. Nie jestem taki głupi przecież. Dobra. O, dziękuję, Sliders. To? Naprawdę? Jesteś ty głupszy. Dziękuję. Dobra. To się uda. To się nie udało. To się uda? Nie, to się nie uda. Tutaj? To wspaniałe uczucie odrodzenia. Świeżość umysłu. Kontynuuj. Twoja IQ wynosi bazowe 100 podzielone przez ilość wypitych piw razy 2 do potęgi ilości wypitych piw. O kurde, skomplikowane, muszę ci powiedzieć. Dobra, jeszcze raz zaczynamy od głaskania kota.
Dobra. Czy ja mogę to gdzieś schować? O, do listów, dobra, to chcę schować. Hard note, okej, okay, dobra, to już sprawdzaliśmy. 25 IQ. Nie, no trochę więcej pewnie. Z 30. Być może dotarły do ciebie pogłoski, że Arda nie żyje. Niech Arduino da spokój jej duszy. Jej śmierć była nie... Aha! To jest to samo, tak? Hardnota też będzie musieli poszukać, no. Ale zaraz, ale znaleźliśmy... Znaleźliśmy ten wiersz, nie? Wiersz, kuźwa. To co tam było, tam wiersz H trzecia rzeka, to już jest znalezione. Dobra. I zaraz, dobra, tchnienie Marii. Jeszcze raz. O nie, tchnienie Marii, to drugie w takim razie. Bierzemy, to drugie dajemy. Tak. Proste. Dostaliśmy list. Zawiodłyśmy w naszej misji ochrony lasu. Nasze sekrety zostały skradzione, a Arda nie żyje. Znajdziesz nas głęboko w lesie Crisdale. Mile od brzegu jeziora, po drugiej stronie patrząc od Torwer, prosimy, pomóż nam. Okej. Okay. Głęboko w lesie Crisdale. To cóż, lecimy do nich, nie? Crisdale. Mile od jeziora. Nie, to nie to. Głęboko w lesie. Mile od jeziora, po drugiej stronie. Gdzie jest Torwer? Okej. Okay. To jest Torwer, dobra. Mile od brzegu jeziora. Jeden ten, dobra. To chyba tutaj. Tu czy tu? Prawo raczej. Bo głęboko. Okej, no dobra, spróbujmy. Gdy tylko opuszczam ścieżkę, pojawiają się dwie członkinie sióstr i przypominają mi, że to ich las. Nie jestem tu osobą mile widzianą. Próbuję im pokazać list siostry, ale twierdzą, że jestem w złym miejscu i prowadzą mnie dalej. Nie proponują pomocy. No, to się nie udało. Dobra, przyjmijmy kolejnego klienta. O, znowu pan Izidor, który nie lubi kota. Może bliżej. Spróbujemy bliżej jednak. Ledwo się powstrzymuje przed donosem. Cóż za koncertowa głupota. Co? Strasznie go swędzi skóra. Muszę coś wybrać, tak? Maslina. Okej, okay. Albo Rosokosa, tak? Nie, no. Za dużo rzeczy klikam naraz. Rosokosa. Co daje Rosokosa? Bolesne pęcherze. To może nie. To może dajemy mu tą masulinę. Często znajdowana w kępkach na zboczach dolin. Masulina od wieków uważana jest za lek na wiele różnych wysypek skórnych. Okej. Okay. Aha, czyli teraz możemy mu zacząć dawać złe rośliny i on wtedy umrze, tak? Nie no, nie będziemy takimi wrednymi ludźmi. Ciemnozielone liście można zaparzyć i rozdrobnić, aby przygotować okład. Niektórzy uważają, że kwiaty pachną jak masło. Okej. Okay. Jak masło. Dobra. Znowu klikam nie te rzeczy. Nie, będziemy dobrym człowiekiem, nie będziemy zabijać po prostu ludzi, dlatego że nie lubią kotów. Szukamy czegoś, co pachnie masłem. Dobra, to nie ma liści, dobra.
co ma tu jeszcze, jak śniście takie? To? Smutko pachną. Jeszcze raz, zobacz. Przyjemnie pachną, dobra. Przyjemnie pachną. Co to znaczy przyjemnie pachną? Pachną cudownie. Na dole drugi od prawej. Ten? O, masz rację. Skąd wiedziałeś? Dziękuję ci, Madman. Miałeś rację. Zbierz. Dobra. Sobie od razu. A masz rację. Nawet kurde, powiem ci szczerze, nie zwróciłem na to uwagi. Ach. Dobra, ustawmy to jakoś. A nie, jest w miarę chyba sensownie ustawione. Może jeszcze zmieniło. Tak. Okay. Grzyb mi chyba znowu uciekł. Gdzie jest grzyb? Wydaje mi się, że grzyb mi ucieka. No właśnie. Ja cię postawię na górze może. Dobra. Świetnie. Udało się. To teraz jeszcze raz pójdziemy do wiedźmy. Wtedy poszliśmy bardzo głęboko, ale tu jest napisane mile od jeziora. Mile. Znajdziesz nas głęboko w lesie. To jest las Grisdale. Mile od brzegu jeziora po drugiej stronie, patrząc od Torwer. Torwer jest tutaj, drugi brzeg jest tutaj. Mila jest tutaj, mi się zdaje. Jest, dobra. Jedna z członkiem sióstr próbuje mnie powstrzymać przed wejściem, ale pokazuje jej list i przepuszcza mnie. Wchodzę na obudowany podwórzec i przechodzę przez wielkie drzwi z dębu. Idę wzdłuż korytarza i w dół kamiennymi schodami, aż trafiam do chłodnej piwnicy. O kurde. Na stole leży otulona wiedwa Arda. Poczekajcie. Starość. Nie widać ran na jej ciele, ale otwarte oczy są czarne. Usta, żyły, włosy, wszystko kruczo-czarne. Moja towarzyszka pyta, wiesz co mogło to zrobić? Zabieram się do pracy. I musimy poszukać czegoś, co się nazywa ren. Mamy ren? Mamy ren. Długie liście renu. Okej, okay, długie liście to na przykład Toma. Stają się czarne w obecności niektórych trucizn, więc można ich używać do wykrywania przypadków otrucia. Choć nie ma kwiatów, nie ma kwiatów, nie, nie ma kwiatów, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Tak, nie ma kwiatów, nie ma kwiatów. Uważa się, że pachnie nieprzyjemnie dla tych, którzy widzieli śmierć, a słodko dla tych, którzy jej nie znają. Zapach tej rośliny wywołuje u mnie drapanie w gardle. My umarliśmy raz. To jest to. Bang. Bang. Dobrze. Pobieram próbkę krwi Ardy i roślina Ren natychmiast potwierdza moje przypuszczenia. Liście stają się czarne, co oznacza tylko jedno. Zatrucie złotą dendrą. Czy my nie mamy złotej dendry? Chyba mamy. Po przedstawieniu moich wniosków muszę szybko odejść. Siostry nie chcą najwyraźniej, aby jakiś zielarz się tu kręcił. Dają mi jednak przy wyjściu kilka roślin, co wzbudza moją wdzięczność. Okej? Okay. Zbierz. Kilka roślin, skanę za rośliny. Nice. Ren też sobie tutaj damy. A to trochę przestawiamy znowu. Kurde, muszę powiedzieć, że to się dużo dzieje. Dużo się dzieje, intryga się zagęszcza. Ktoś morduje wiedźmy, siostry lasu, jeden pies. My mamy coraz więcej roślinek. Nice. Podoba mi się to. Very nice. Tego Hardnota chyba nie mogę na razie znaleźć, bo tam jak próbowaliśmy podejść, to była informacja, że brama jest zamknięta, więc wydaje mi się, że po prostu musi się jeszcze coś wydarzyć. O, miłośnik kotów, pogłasz ciemiernika 13 razy. No i kolejny achievement wbity. Dobra, zakończ dzień.
O matko. Starość, nie radość. Jej treści równocześnie ją fascynowały i przerażały. Spędziła z księgą jakiś czas, a w końcu podjęła decyzję. Nigdy nie użyje tego odkrycia, tej mocy. Ukryje księgę tam, gdzie nikt jej nie znajdzie. Okej, rozumiem, że to jest jakaś fabuła tutaj się dzieje. I mamy pierwszy dzień, drugi, ileś tam dni, i to jak tutaj dojdziemy do końca, to rozumiem, że to jest koniec gry, tak? Dzień trzeci, niedziela. Dobra. Na północ od Hawks Head, na wschód od Lowick, na zachód od Ousland, na południe od Turni Krinkle. Od... Śmierć to dopiero początek, tak. To prawda. Na północ od... O, coś tam. Na wschód od Lowick. Dobra, to jest wschód Lowick. Dobra. Więc idziemy w prawo. Tak. Północ od Hawkshead. Nie widzę Hawkshead. Tu jest Hawkshead. Okej. Dobra. Na zachód... od Rusland. Tutaj jest Rusland, tutaj jest Hawkshead, dobra. I na południe od Krinkle. To wydaje mi się, że tutaj to jest mniej więcej. Bo jesteśmy na północ od E17. No! Tak mi się wydaje, że to jest E17. Ha! Mój wzrok przyciąga posiwiały starzec stojący na brzegu pola. Zdaje się, że jego umysłu nie da się już wyleczyć. Nieobecne oczy wpatrują się w nicość. Gdy mijam go spojrzeniem, dostrzegam delikatną zmianę wyrazu twarzy. Jedynie przylotne drganie podnosi rękę w geście wskazującym. Podążam wzrokiem za jego wyciągniętym palcem i z zaskoczeniem dostrzegam kępkę ukrytych dzikich kwiatów. Nowe roślinki. Nice. Very nice. Ładne takie. No. I może bym podlał jakiegoś kwiatka. Gdzie jest konewka? Czy tu konewka służy tylko nabijaniu chęci eksploracji? Czy na przykład kwiatki mogą umrzeć, jeżeli się ich nie będzie podlewać? A, czyli nie muszę tego robić, okej, okay, bo się bałem, że jak nie będę podlewał, to one umrą. Ale skoro mówisz, że nie trzeba, to spoko. No, przyjmijmy klienta. Tego chyba jeszcze nie mieliśmy. Wilbur Miller. Szukam takiej rośliny. Pani, czegoś tam zwał jak zwał. Super! Och, nie jestem jakimś zielonokim draerem, to na pewno. Mój umysł nie działa już tak jak kiedyś, co? Chodzi o taką, która podobno pomaga przy spadku zdolności umysłowych. Okej, no to może się mu przydać faktycznie. Pani lata, daj. Liście są cudownie zakręcone, co w połączeniu z pięknym kwiatem i wrodzoną wytrzymałością sprawia, że jest to bardzo poszukiwana roślina ozdobna. Pomaga przy spadku zdolności umysłowych związanych z podaszym wiekiem. Nie wiem, czy to nie jest to. Pojedynczy kwiat o słodkim zapachu. Czy to może być to? Czekajcie sekundkę, sobie jeszcze tutaj te dynie poustawiamy. Więc to wydaje mi się, że to może być kwestia Halloweenu. No może dlatego. O, palce mnie bolą od pracy z tą rośliną. Może to jest to? To są dynie na Halloween, tak mi się wydaje. Zakręcone liście. Teraz do... A, masz rację.
Masz rację. Dziękuję, Madma, za zwrócenie uwagi. Ja to za szybko tracę koncentrację, się skupiam na jakichś głupotach, typu dynie na przykład. Trzeba być skupionym non-stop. All Hallows Eve, tak? Dokładnie. Twoje mieszkanie jest atakowane? Jak to? Przez kogo? Przez małe dzieci krzyczące trick or treat? Jeżeli tak, to przebierz się za księdza. Przestaną atakować. zaraz poeksplorujemy. Przepraszam. Zaraz poeksplorujemy. Ja bym spróbował pójść jeszcze raz do tej pani z biblioteki. Może ona nam coś podpowie więcej. Bokserki w papierki po Ferrero Rocher. Madman, jesteś okrutny. Ach, dobra, nic nie znam. A może się przejdziemy do zamku następnym razem, tak. Później pójdziemy do zamku. Przyjmijmy klienta. A, to nie klient, to pan poczmistrz. Podobno Arda nie żyje. Wiem, że wielu nie ufa siostrom, ale mnie zawsze się wydawało, że Arda dba o tych, którym się nie poszczęściło. To musiała być z niej miła osoba w takim razie. Zimno jest tam nie do zniesienia. Musiałem zawrócić. Odradzałbym to przedsięwzięcie, ale jeśli naprawdę trzeba ci zbadać Great Gable, zabezpiecz się. Jak cię znam, to pewnie masz jakieś rośliny, które cię ochronią przed złą pogodą. Great Gable. Zobaczmy, co to jest. To pewnie jakaś góra, tak? Jest tutaj. Dobra, zobaczmy, czy możemy tam coś działać. Otóż tak. Po kilku godzinach męczącej wspinaczki wciąż daleko mi do szczytu. Jest niewyobrażalnie zimno i chcę wrócić do domu. Należałoby zachować się rozsądnie i zejść w dół. Chyba, że brzegochłód. Poszukamy brzegochłodu. A powiedzcie mi, pogrywacie w coś ostatnio ciekawego? Oglądacie coś? Czytacie może jakieś fajne książki bądź komiksy? Czy po prostu takie szare, jesienne życie? Bez żadnych takich przyjemnych, dodatkowych ekscesów. O, terror oglądasz, Madmanie? Na jakim etapie jesteś? Brzegochód. Osoby z hipotermią. Gen V. A, to jest ten spin-off The Boys, tak? I co dobre to? Ciekawe? Na tym, co znaleźli goście z nogami nie od siebie. Znaleźli gościa z nogami nie od siebie. Kurde, nie pamiętam. Jakaś połowa pierwszego sezonu. Mi się ten podobał. A w ogóle to jest dziwna konstrukcja, bo tam jest jeszcze teoretycznie drugi sezon, który jest w ogóle... Właśnie nie. Ten drugi sezon jest w ogóle z dupy o czymś innym. Ja nawet nie oglądałem drugiego sezonu. Pierwszy sezon to jest ekranizacja książki Terror Dana Simonsa, a drugi to nie wiem co. Dziwnie to jest zrobione. Ja nawet, tak jak mówię, drugiego sezonu nawet nie ruszałem. Osoby z hipotermią można uratować, podając im wywar z liści brzegochłodu. On właściwości rozgrzewające. Tak, książka jest w pierwszym, tylko w pierwszym. Ma on właściwości rozgrzewające i chroni przed ekstremalnym zimnem. Gdy przyjdzie odpowiednio mroźna zima, brzegochłód wytwarza drobne, żółte kwiatki i liście są woskowate i twarde. Woskowate, twarde, żółte. Liście są dość miękkie, to chyba nie. Coś z elementem żółtym. Kwiaty koloru kremowego, nie. Gładkie, woskowate. No, to może być to. To może być to. Czekaj, czy mamy tu jeszcze coś? Ostre kolce to nie. Chyba tak, chyba to będzie to.
Gładkie, woskowate liście. Jeszcze tak patrzę. Gdybym miał brzegochód rozpoznany... Mnie trochę ciężko, żeby się czemuś bez reszty oddać. A to czemu? Dużo rzeczy na głowie? Ptaszek by był na stronie. No o, właśnie, ptaszek byłby na stronie. Podobno fajne jest to Park and Recreation. Ja nigdy nie oglądałem, ale podobno spoczko. Dobra, to spróbujemy. To chyba ten był, tak? Tak. Pchę dalej. Nie czuję już zimna. I nagle spotyka mnie nagroda. Dobra, czyli tutaj mam rośliny bez kwiatków. Ja ostatnio oglądam Archiwum X, muszę najpierw Archiwum X skończyć, zanim się wezmę za cokolwiek innego. Aczkolwiek Archiwum X jest dosyć długie. Ma ile? 10, 11 sezonów po 20 kilka odcinków. Boję się, że tego nigdy nie skończę. Dobra. Czyli ten list do archiwum? Tak jest. Jestem ptaszek, tak jest. Dobra. Niebezpieczna roślina. Podlejmy może, to przyspieszymy. Przyspieszymy nabijanie punktów eksploracji. A czemu się nie... O! A! Ja ostatnio utknąłem na 8 tomie tego Sandmana. Bo nie do końca mi się podoba. Niebezpieczna roślina. Rośnie na wzgórzach na północny wschód od Begbe Road. Tajemnica. No to tutaj są wzgórza. Północny wschód, tak jest. Pogoda jest bardzo zmienna w górach. Szary poranek zmienił się w słoneczną aurę. To akurat miłe, bo znalezienie tego, czego szukam, zajmie mi dobrych parę godzin. Przed końcem mych poszukiwań niebo zakryły chmury. Ech, niechciany cień. Dobra. Dobra, kolejna roślinka. To jest to. Ej, ładna taka. Może to jest trucizna dla tego, który nie lubi kotów. To musimy pamiętać. Zostawimy ją sobie, postawimy ją sobie z boku. O, tutaj. Tak, to znaczy on prowadzi do Hard Knot, ale nie jestem tego w stanie na razie zeksplorować, bo tam była, jak tam poszliśmy, to była informacja, że to jest zamknięte, więc wydaje mi się, że musimy coś fabularnie pchnąć, żeby móc wrócić do tego listu. Więc na razie to nic z tym nie zrobimy. Tak mi się wydaje. O, to jakiś nowy klient, pan Norman. Ta roślina jest przeklęta. Przyniosła mi tylko smutek. Zabierz ją, proszę. Okej, okay, dobra, darmowa roślina. Ale fajny grzybek. Obejrzyjmy go sobie. Grzybopodobna roślina. Aha, to nawet nie jest grzyb, to jest grzybopodobna roślina z czerwonymi brodawkami rosnącymi na jej wierzchu. A my nie mamy już czegoś takiego? Dajmy ją do grzybów. A nie, mamy zwykłego grzyba po prostu. Okej, okay, dobra, to ciekawe, dobra. Bierzemy kolejnego klienta. Simon, to jest ta pani z biblioteki. Ciemiernik, zawsze miło cię widzieć, mój koci przyjacielu. O, ją lubimy. Mam nadzieję, że nie podgryzł znów roślin. Mam prośbę. To będzie zapłata za te wszystkie godziny spędzone na wyszukiwaniu informacji o roślinach. Znów siedziałem do późna w księgach i przydałoby mi się nieco trusi pospolitej. Wiem, gdzie ją znaleźć. Według ziołoznawstwa Graysona rośnie w ogromnych ilościach w Red Pike. Okej. Okay. Pójdę tam po nią pojutrze. Mam pewne sprawy do załatwienia w Sedberg. Proszę, weź to. Trusia pospolita. Dobra. Okej. Okay. A to co? Mówisz, Madman, żeby jeszcze raz spróbować do tego Hard Knot pójść?
Kurde, no nie wiem, no. Wydaje mi się, że to nic nowego nie da na razie. W Hardknott znajduje się stara kopalnia łupku. Rosną tam ciekawe gatunki grzybów. Nigdy takich nie widziałem. Znalazłem sobie niszę w wilgotnych i ciemnych tunelach po kolejce. Pomyślałem, że może cię to zainteresuje. No i tutaj jest Hardknott. Ja już raz to kliknąłem i była informacja, że to... że cię zabiło. Tak? Okej, no dobra, to sprawdźmy. Nie, widzisz? O! Czekaj. Coś jest. Chyba wtedy nie było tej informacji. Albo ją przeoczyłem. Dobra, klawium. Szukamy klawium. Albo jestem głupi. Może jestem głupi. Według podań klawium otworzy każdy zamek. O! Liście w kształcie serca są powodem, dla którego ta roślina bywa też nazywana serce kluczem. Liście w kształcie serca. Liście w kształcie serca. Okej, okay, poczekajcie. Jak wygląda serce? To nie są liście w kształcie serca. Też nie są liście w kształcie serca. Też nie. No. Kwiaty składają się z wielu drobnych niebieskich kwiatków. Przyjemnie pachną. No takie ma sercowate tutaj te liście. Są podobne do tych na obrazku, więc powiedzmy to jest nasz faworyt na razie. Zobaczmy, czy nie mamy jakichś innych jeszcze sercowatych. I rozłóżmy może bardziej na tym, w przestrzennie tak te pozostałe kwiatki, bo już zaczyna ich być naprawdę dużo. Zobaczmy jeszcze te. Te nie są sercowate. A te? Te też nie. Wydaje mi się, że to jest to. Te są chyba najbardziej sercowate. Te są chyba najbardziej sercowate, więc chyba te weźmiemy. Jest. Brama powoli się otwiera, głośno skrzypiąc na zarcewiałych zawiasach. Po krótkiej eksploracji tunelu znajduje to, czego szuka. My trzy rośliny. Aż trzy. Dobra, przesuńmy klawium jeszcze tutaj. Wróca Fuchs, coraz mniej miejsca się robi w tej mojej kwieciarni, powiem wam szczerze. Dobra, i zbieramy roślinki. Trzy rośliny. Tak, te są takie bardziej grzybowate, dodamy je tutaj. Wszystkie są kurde bardziej grzybowate. Znaleźliśmy grzyby. Różne grzyby. Różnego rodzaju grzyby i inne takie. Dobra. No to co? Do archiwum. I kolejny klient. Pani Verona Green. Uważam, że przy pracy związanej z okultyzmem warto zadbać o wizerunek. Skoro i tak oskarżą mnie o czary, lekka szopka od czasu do czasu nie zaszkodzi. Niech klienci wiedzą, co mi stać. Podoba mi się to podejście. Dobre jest. Przechodząc do sedna. Jest szansa, że pewien chłopiec usłyszał ode mnie groźby, że przemienię go w ropuchę. Ale ten mały cwaniaczek twierdzi, że blefuje. Ojejku, będziemy przemieniać jakiegoś małego dzieciaka w ropuchę. Nice. O nie, patrz tak na mnie. Dobrze wiesz, jacy są mali chłopcy. Tak, wiem, jacy są... Nie wiem, jacy są mali chłopcy. To może źle zabrzmieć. Zapewniam cię, ten zasługuje na zaczarowanie w ropuchę. Dobrze tak gówniarzowi, zgadzam się. W każdym razie, malutki pokaz jest konieczny, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Błyskopłucnik. Tak, gówniarze to są gówniarze, tak. Z tym gówniarzami nie ma co się cackać. Błyskopłucnik. Wysuszone łodygi błyskopłucnika palą się jasno i hałaśliwie.
niemalże oślepiając biało-fioletowym światłem. What? Kwiaty są otulone dużymi prążkowanymi liśćmi. Jakie to są prążkowane liście? Co to znaczy? Długie, płaskie liście. Gdybym jeszcze wiedział, co to znaczy. Z kolcami? Czekaj. Ten obrazek zupełnie mi nic nie mówi. Przelecimy wszystkie. Kwiaty są delikatne, fioletowe i słodko pachną. Gdybym wiedział, co znaczy pążkowane, to by mi pomogło. Wysuszone łodygi. Wysuszone rozpadną się jasno i chmaśliwie. Pachnie jak słodki rabarbar. Kwiaty, zaraz, jeszcze raz. Kwiaty są otulone dużymi. Może to jest to? Tak, to jest to. To jest to. To jest to. To jest to. Okej. Okay. Błyskopłucnik zidentyfikowany. Zaraz zobaczymy, zaraz pójdziemy w podróż, bo mi się kwiaty chyba kończą. A kojarzysz, Matma, czy można po prostu tak szczelać po prostu na chama i gdzieś pójść po prostu sprawdzić jakieś miejsce, nawet jak nie mamy podpowiedzi? Nie możesz. To niedobrze. Ale to rozumiem, że to nic nie daje wtedy, jak pójdziemy gdzieś. Wiesz co, to sprawdźmy może... Ja bym ten zamek sprawdził. Okej. Okay. Walące się ruiny zamku Egremont przysiadły na wzgórzu górującym nad wioską. Przechadzą się między szczątkowymi ścianami i przypomina mi się legenda o Egremont, o rogu Egremont, który niegdyś dumnie wisiał w bramie zamku i zaginął wieki temu. Wielu wciąż wierzy, że to mistyczny artefakt. Gdy zadmie w niego prawowity dziedzic, jego magia przywróci zamkowi dawną chwałę. Okej. Okay. To tylko tyle. To wracamy do głaskania kota. No dobra. To musimy przyjąć kolejnego gościa. Gościnie. Gościnie? Tak, gościnie? Jak to się teraz mówi? Jest taka piękna roślina, której wszędzie szukam, ale nikt jej nie ma. Coś na literę E. Rybokosa? Nie mam pewności. Gościuwe. Może to będzie ta rosokosa. Piękne kwiaty, złożone z wielu drobnych kwiatków, sprawiają, że poszukiwana przez wielu roślina ozdobna jest też trudna w otrzymaniu. Wygląda ładnie, ale kontakt z liśćmi z nieosłoniętą skórą powoduje bolesne pęcherze. Dobra. Nie, to nie jest to. Może to jest to. Nie, bo są 5, a tutaj są 4 takie liście. Czemu? Nie wiem, co to jest. Może to jest to? Te, co drażni dłonie. Czekaj. Nie, zaraz. Ale jeszcze nie mam odkrytej. Ja jeszcze nie mam odkrytej tej. Poczekaj, to jest... Piękne kwiaty złożone. Ta? Nie, to nie.
Małe liście, delikatne kwiaty. To może być to. Chodzi ci o to, faktycznie, bo ten kształt tych małych liści, ale tutaj te małe kwiaty, one się składają z takich jak tutaj, jak ta tutaj w tym, w księdze. To jest to. To jest to. O Jezu, nie tak. Tak. To jest to. Ha! Noise. Rosokosa. Ale nie mogę nic eksplorować. Mamo. Chcę coś poeksplorować. Niech ktoś do mnie napisze list. Może powinienem pójść po prostu tam, gdzie jestem. Może to mnie... Idziemy... O. Ulice Andermere są wąskie i klaustrofobiczne. A nie, to jest ten opis z intra. Ale kurwa. Skrzeniłem. Dobra, zakończ dzień. Co? Co to jest? Głaszczę ciągle. Nie ma dnia bez głaskania kota. Czas mijał. Rok. Potem kolejny. Księga pozostawała ukryta, a to nie znaczy, że odeszła w niepamięć. To o niej dziewczyna wspominała podczas odpoczynku. To o niej myślała podczas wypełniania codziennych obowiązków. To o niej fantazjowała podczas marzeń sennych. O Jezu, dzień czwarty, poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia. Powiedzcie mi proszę, jak ja mam cokolwiek z tego odczytać? No chyba, że na mapie jest jakiś X po prostu. A to duży spoiler? To jak duży spoiler, to nie chcę. Nie, 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 dziękuję. Mały spoiler to tak. Muszę wywołać zdjęcie? A, nie mam sprzętu. Okej. Okay. No dobra, czyli rozumiem, musimy kontynuować naszą rozgrywkę. Ale czemu ich mam problemy z mówieniem? Jakiś niedorozwinięty chyba. O, ten już był u nas. Obawiam się, że lisi guzik nie pomógł. Siostry wciąż nie chcą wejść ze mną w otwarty dialog. Okej. Okay. Przepraszam. Jestem niesamowicie zabiegany w tym tygodniu. Znaleziono ciało przy kamiennym kręgu w Swinsmite. Site. Podobno przerażający widok. Masz może coś, co pomoże mi nie zwrócić obiadu. Okej, okay. Fenet. Zobaczmy, co to jest fenet. Rzucie twardego korzenia tej rośliny łagodzi dolegliwości żołądkowe i zmniejsza niepokój. A długie, miękkie liście. Długie, miękkie liście. Dobra, to jest podejście numer 1. Czy to są długie, miękkie liście? Okej. Tu jest jakaś opcja. To. To chyba nie. To są jeszcze takie liście, które wystają z łodygi, tak? Powinny być miękkie. Może to być to. Bledo żółte kwiaty, liście są dość miękkie. Znaczy dość miękkie to jest wystarczająco miękko. Sekundkę, jeszcze zrobię sobie tu trochę porządków. To wygląda bardziej jak to z obrazku, ale tu nie ma informacji odnośnie tego, czy są miękkie. To wygląda trochę gorzej niż na obrazku, ale mam informację, że są mięciutkie. Tutaj sztywne. Tutaj nie ma żadnej informacji.
Ja bym poszedł w tym kierunku. Git. Dobra. No, faktycznie mi się przydało trochę poeksplorować, żeby zdobyć więcej kwiatów. Faktycznie trzeba będzie niedługo jakieś te etykiety ogarnąć. Bo... żeby jakoś, nie wiem, kolorami to pooznaczać. Myślę, że ma być za dużo tych roślin. A zobaczmy, czy nam grzyb nie ucieka. No nie, na razie jest w miejscu, w którym był. Dobra. O, pan listonosz. Pan listonosz na pewno nam da jakiś list, który nas gdzieś pokieruje. Baronek mi prosi, aby ci to przekazać. Okej. Miałem ci o tym powiedzieć wczoraj, ale wyleciało mi z głowy. Podczas ostatniej wyprawy do lasu Grisdale na północny wschód od Rusland, odkryłem pewną roślinę. Przyniosłabym ją do ciebie, gdyby siostra zostawiła mnie samą choć na chwilę, ale niestety ostatnio są szalenie na to piekące. Północny wschód od Rusland, las Grisdale. Północny wschód od Rusland. To jest Rusland, to jest północny wschód. To jest ewidentnie las Grisdale, więc lecimy tam. Od momentu zejścia z drogi nie mogę pozbyć się uczucia, że ktoś mnie obserwuje. Nagle stają przede mną trzy kobiety w zielonych szatach. W ręku mają łuki z drewna wiązowego. Co? Z rozkazu Ardy nikt nie może swobodnie wędrować po lesie, mówił przywódczyni tej trójki. Odwracam się ku drodze, ale mam jeszcze kilka asów w rękawie. Lekko blask. Okej. Lekko blask. Ach, zgubiłem. Ta roślina ma wiele właściwości, ale najbardziej niezwykłą jest to, że pozwala człowiekowi przemknąć niezauważenie obok innych. Nie daje co prawda niewidzialności, ale odkrywa przed wzrokiem i zaciera w wspomnienia. Ma ostre ciernie. Ciernie. O, była taka roślina. Która to była? To. To jest to, nie? Czy były jeszcze jakieś z cierniami? Czy któraś z tych miała jeszcze ciernie? Ta nie ma. Ta ma ciernie. O, kurde. Ma ostre ciernie. To będzie ta. Lekkoblask pomógł mi przejść tuż obok sióstr, a żadna z nich nie zwróciła na mnie uwagi. I chocząc w duchu, zabieram roślinę, o której mówiła Werona, i opuszczam to miejsce. Jest nowa roślinka. Nice. Dobra. Lekkoblask sobie tutaj. Tutaj sobie porządkujemy. I to dajemy do archiwum. Dobra. Teraz mamy panią Faye Swift. Co pani Swift ma nam do powiedzenia? Boi się. Dzięki otrzymanemu snokostowi lepiej śpię i bardzo mnie to cieszy. Ale wizje są nadal tak samo silne. A, to jest ta ta dziwna wizja. Kobieta w jednej torej masce pojawia się w moich snach co noc. Krzyczy nam, bo nie wiem dlaczego. A za nią zawsze jest ta istota. Mroczna i okropna. No kurde, skurmo. Te sny wydają mi się ostrzeżeniem, którego nie rozumiem, niczym kolorowa mozaika, której nie sposób wyraźnie zobaczyć. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy jestem w stanie pomóc. Jakieś trudne wybory zaczynają. Zobaczmy, Aguria. Co robi Aguria? Spalenie kadzidła wykonanego z drewniałej łodygi Agurii może wzmocnić umiejętności psychiczne, wyoszczyć wizję i przepowiednie. Okej. Okay. Czy ona chce spojrzeć w tę przepaść? To Agurii byłaby spoko. Jest jeszcze świecioczew. Co daje świecioczew? Uważa się, że... Jego czerwone kwiaty mają działanie ochronne, chronią przed wszelkimi
bronią przed wszelkimi schorzeniami umysłu. Długie łodygi wyrastają pomiędzy wysokimi liśćmi. Ja bym ją chyba jednak chronił. Dał jej ten świecioczew. Czerwony kwiat. Może być to. To by było chyba to. Ja bym jej to dał. Ja bym to jej dał, bo nie chciałbym, żeby tej miłej pani coś się stało. Na przykład jej od coś odpierniczyło. Nasz świecioczewa. Tak. Nie mam miejsca na kwiatki. Coraz więcej kwiatków, coraz mniej miejsca. Dobra, na razie chyba za bardzo nie mamy co eksplorować, więc idziemy w kolejnego klienta, tak mi się wydaje. Tutaj chyba nie było jeszcze. Margaret, nie jesteśmy często w Undermere, ale dobiegł mnie słuch o twoim sklepie, więc powiedziałem do Francisa, że po prostu musimy tutaj zajść. Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. Zyskuję rozgłos na dzielni. To miejsce cudownie ożywia to ponure miasteczko. Dobra, i mamy czarnego kota. Jaki fajny. Z nas dwojga to ja mam rękę do roślin. On się nimi za bardzo nie interesuje. Udało mi się go przekonać, że podróż może dobrze zrobić. Poza tym chciałby próbować łódź na jeziorze. Tak, jeśli jezioro po okolicy, to prawda. Szkoda tylko, że pogoda się zepsuła. Pogoda jest cały czas beznadziejna. Muszę kiedyś odwiedzić Cizerk. Mam małą bibliotekę, a w okolicach chyba kilka ksiąg o roślinach. Kobiet ma problem ze słuchem? Okej, bierzemy jej list. Wódkę Bols. No tak, to wiesz co, Madman? Może to było jedno i drugie. Wódka Bols na łódce, tak. To mogło być jedno i drugie. To co, może się wybierzemy do zamku Cizerk. Jak i tak mamy możliwość... że tak powiem, eksploracji. Zamek Cizerk. Tu jest, dobra, udajmy się tam. Lady Elizabeth, witam ją osobiście z wielkim entuzjazmem. Jest bardzo gadatliwa i zadaje mnóstwo pytań roślinnych, ale ja staram się odpowiadać na nie jak najlepiej. Prowadzę mnie w swoich ogrodach. Och, musisz wziąć ze sobą próbkę tej rośliny. Okej, zgadzam się. Boa wskazuje na nieznaną mi roślinę, ale nie mogę jej się dobrze przyjrzeć, bo już prowadzi mnie po kolei. Ten też musi zabrać, dodaję. Do biblioteki docieram już w stanie silnego zmęczenia. Nie mam czasu na badania tak dokładnie, jak były wtedy. Wydaje mi się jednak znaleźć ciekawą informację, którą skrzepnie notuję. Nie zapomnij o nich, woła Lady Elizabeth, gdy zbieram się do wyjścia. Podaję mi rośliny ze swojego ogrodu, a ja serdecznie za nie dziękuję. Dzięki. Fajne roślinki. Podobają mi się. Podobają mi się, więc tą wrzucamy do archiwum. I co? I kolejny klient, pan Philip Shaw. Wydaje mi się też, że będziemy powolutku zbliżać się ku końcowi. Grzyb czerwony zarodniki rusza się w ciemności. Tyle wiemy. Zaraz, mam grzyb, który się rusza w ciemności. Jest to? Sekundę. Ej, to trudne jest. Teraz, to było co? Wędrogrzyb. Czerwone zawodniki, ten czerwony... No to jest chyba to, nie? Jeszcze przeczytam opis jego. Tak, no to może się powoli przemie... No to jest to! Wszystkie znaki na niebie i ziemię wskazują, że to jest to. Git. To było szybkie. Selina Scott. Tej pani chyba jeszcze nie mieliśmy spotkać okazji. Podobno w Black Combe Strasz Bradley Miller powiedział mi, że widział ducha wielkiego jelenia z rękami w ogóle. Z drugiej strony ten sam Bradley Miller twierdzi, że rozumie mowę wybiórek. Okej. Tak czy inaczej, coś złego czai się w tych górach i nie chcę ryzykować.
to, co spotkało tego młodego biedaka w Swinside, było straszne. Może idziemy też do tego Swinside? Góro czapka zachodząca. Okej. Okay. Zobaczmy, co to jest góro czapka zachodząca. Grzyb. Okej. Okay. Mamy tutaj grzyby, wszystkie akurat pod ręką chyba. Zachodząca to rodzaj grzyba z kopulastą czapką. Okej. Okay. Czy to będzie jeden z tych, rozumiem, tak? Tak, bardzo mi się podoba gra. Dziękuję, że dorzuciłeś te 3 zł 69 groszy. Tak, bardzo miło było z twojej strony. Gdyby nie to, dzisiejszego streama by nie było, dzisiejszego miłego wieczoru też by nie było. Plus VAT. No właśnie. 3 zł plus VAT. To nawet wychodzi, tak? 3 zł plus 23% VAT-u to 3,69. Dobra, zobaczmy. Cuchnąca, więc pewnie jak będziemy badać, to będzie informacja o zapachu. Na silny zapach. Ma silny zapach skreślonego mleka. Nie, wiesz co, wydaje mi się, Slater, że ta gra jest taka w miarę intuicyjna i wcale nie jest taka... Nie ma tego aż tak dużo. To się bardzo, że tak powiem, płynnie gra. Takie mam przynajmniej wrażenie. A, za dużo innych do grania. Chyba, że tak. O, to mogę się zgodzić. Dobra. To co, będziemy chyba kończyć. Jest akurat koniec dnia, więc zobaczymy także, co na koniec dnia nas czeka. Zobaczę, jak będę jutro stał z czasem. Może by mi się udało zrobić jakiegoś takiego popołudniowego streama przed ubranym, bo zdaje się, że ubrana chce wieczorem. Tak przynajmniej rozumiałem z tego, co pisała. Więc pewnie tak byśmy zrobili. Dobra, klikam zakończymy na zakończenie dnia. Zobaczymy, co nam tutaj się wylosuje. Mieszka samotnie w zamku na północny zachód od opactwa. Pochowała męża 3 mile na wschód, tam gdzie rośnie wieczne serce. Okej, to może być ciekawe i trudne do znalezienia. Trzeba będzie to obczaić. Gdy miała 15 lat, jej matka, silna, pomocna, kochająca, zmarła na tyfus. Dziewczyna zamykała się w sobie, gdy jej ojciec pogroził się w alkoholizmie. Znowu tutaj jakaś propaganda antyalkoholowa. Dobra, ustawmy sobie zatem wszystko ładnie w tym... wtorkowy dzień. O! Dzisiaj też w rzeczywistości mamy wtorek, więc wszystko się zgadza. Myszka samotnie. Jeszcze rzućmy okiem na mapę. Przed zakończeniem jeszcze streama rzućmy okiem na mapę. Samotny zamek na północny zachód od opactwa. No to nie jest ten zamek Egremont, co szedłem wtedy? To jest jeden zamek. To jest tutaj... Pochowała męża 3 mile na wschód, tam gdzie... No zobaczcie, mieszka samotnie w zamku na północny zachód od opactwa. Tu jest opactwo Calder, tak? Północny zachód to jest zamek Egremont. I raz, dwa, trzy. 3 mile. No to by było tutaj, tak? Jedna mila, dwie, trzy. To jest taki mój szczał. Sądzę, że możemy na zakończenie streama to jeszcze i zobaczyć, co tu się wydarzy. No zobaczymy. Samotnie na zboczu stoi martwe drzewo. Jego kora popękała i szczeniała od ognia. Z jednej jego strony kępka kwiatów rośnie na niskim kopcu. Zbierz roślinkę. I pozyskamy nową roślinę. Idealnie. Gdzieś rzućmy tak, żeby mi się od reszty jakoś dało się ją, że tak powiem, ogarnąć. Ale to nie powinno mi z automatu? Nie powinno mi z automatu zaliczyć, że to jest ten wieczny serc?
oszustwo. Damy go na różowo. Że to ja wpisywałem. Wieczno serce. Okej. Okay. To nie to? To ja źle... Dobra, wiesz co? To nie będziemy kombinować, bo ja może coś jeszcze popierniczę. To nie. Czyli co to było to? Jesteś pewny? To? Było to? Jezu, ach, ja mam jednak mało ograniczoną spostrzegawczość. Dobra. Dobra, na różowo, że to ja. Wieczno serce ze znakiem zapytania. Boże. Dobra. Okej, okay, to się udało. No i spoko. Jak tu się zapisuje? Czy to się z automatu zapisuje? Ja też dziękuję. Dziękuję także za pomoc. Dziękuję wam, że byliście. To chyba się z automatu zapisuje, nie? Dobra. Okej. Okay. Bardzo wam dziękuję za obecność na streamie. Tak jak mówię, może jutro, ale nie obiecuję, że będzie jakiś popołudniowy stream. Jeżeli jutro się nie uda, to może w weekend. Może w weekend, ale też nie chcę nic obiecywać tak na 100% i gwarantować, gdyż ostatnio ciężko mi się czasami zorganizować i ogarnąć do streamowania. Więc dzięki wielkie, do zobaczyska, miłego wieczorku wam życzę i miłego grobingu jutro, jeżeli się wybieracie. Bawcie się dobrze, papatki.